Zebra TV otrzymała koncesję na nadawanie w całej Polsce. Świętowaliśmy drugie urodziny, za chwilę relacja z piątkowego wieczoru. Powiemy także o Nocy Muzeów, w której radomianie bardzo chętnie uczestniczyli. To jest poniedziałkowe wydanie dziennika. Krzysztof Czaban, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy koncesję. Telewizja Zebra jako pierwsza radomska telewizja staje się w ten sposób telewizją ogólnopolską, bo swoim zasięgiem obejmiemy niemal 300 miast w całym kraju. Wszystko w ramach największej ogólnopolskiej sieci kablowej, czyli w ramach firmy Vectra. Koncesja została przyznana na 10 lat. Oto szczegóły jej zapisów. Do tej pory telewizja Zebra dostępna była jedynie na stronie internetowej www.zebra.tv, choć niektóre z naszych produkcji oglądać można było także na platformie YouTube. Uchwałą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 65/2016 z 1 marca 2016 roku przewodniczący Rady został upoważniony do udzielenia koncesji na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego pod nazwą Zebra TV. 22 marca prezes Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej postanowił uznać za zgodne warunki techniczne spółki CBJB z obowiązującymi przepisami związanymi z sieciami telekomunikacyjnymi. Ostatecznie 18 kwietnia 2016 roku przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji postanowił udzielić spółce CBJB z siedzibą w Radomiu koncesji na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu Zebra TV. Koncesja udzielona została na 10 lat do 17 kwietnia 2026 roku i zgodnie z jej zapisami CBJB spółka z o.o. w przeciągu 9 miesięcy powinna uruchomić kanał pod nazwą Zebra TV. Program będzie oznaczony logo, rozpowszechniany codziennie, nie mniej niż przez 1,5 godziny na dobę i będzie miał charakter uniwersalny. Program dostępny będzie w największej ogólnopolskiej sieci kablowej Vectra. Do tej pory dostępne w Radomiu telewizje nadające w sieciach kablowych można było oglądać jedynie w samym mieście Radomiu oraz w mniejszych miastach subregionu radomskiego i części Mazowsza. Uruchomienie telewizji Zebra w sieci Vectra to rewolucja. Zebra TV będzie bowiem dostępna aż w niemal 300 miastach całej Polski, obejmując swoim zasięgiem znaczną większość populacji mieszkańców kraju. Zebra TV będzie pierwszą radomską ogólnopolską telewizją. Dodatkowo jedyną nadającą materiały w jakości Full HD. Na samej platformie cyfrowej Vectra kanał telewizyjny Zebra TV ma zostać umieszczony w grupie kanałów informacyjnych i rozrywkowych, między innymi obok takich stacji jak TVN24, Polsat News, Telewizja Republika czy Pomorska TV. Zebra TV będzie nadawała wspomniane już produkcje własne i to będzie główną zawartością treści tematycznych kanału. Dodatkowo już jesteśmy po rozmowach z niektórymi telewizjami kablowymi, tak by móc wymieniać się produkcjami telewizyjnymi i nadawać audycje osobno, ale także w ramach tak zwanych pasm wspólnych, które w znacznym stopniu powiększają ramówkę telewizyjną. Zgodnie z planami rozwojowymi spółki CBJB, właściciela marki Zebra TV oraz rozwojem sieci Vectra SA, program Zebra TV ma zostać uruchomiony w 2016 roku. Oficjalnie koncesją pochwaliliśmy się w zeszły piątek podczas Zebra VIP Party. Impreza była także doskonałą okazją do świętowania drugich urodzin telewizji Zebra. W sumie swoją obecnością imprezę uświetniło ponad 200 znakomitych gości. Zapraszam na krótki zapis wydarzeń z piątkowego wieczoru. You.
Następna noc także była wyjątkowa, a to dlatego, że spędzona z kulturą. W nocy z soboty na niedzielę tysiące Radomian odwiedziło placówki kultury w ramach tegorocznej Nocy Muzeów. Na chętnych czekało wiele atrakcji, w tym ciekawe wystawy oraz imprezy plenerowe. Jak zwykle swoje progi z okazji Nocy Muzeów otworzyła Radomska Elektrownia. Miłośnicy sztuki współczesnej mogli podziwiać kilka stałych ekspozycji. Po pierwsze tłumy ludzi. Pogoda nie przeszkodziła, naprawdę odwiedziła nas dzisiaj i odwiedza cały czas bardzo dużo osób. 5 wystaw. Na zewnątrz Adama Wójcickiego rozgrywki na muralu. 3 wystawy w środku na parterze i pierwszym piętrze. Orońsko, 17 km linii prostej. Deski, obrazy, słowa. Wystawa z malarstwa współczesnego na desce. W tę wyjątkową noc dla odwiedzających została otwarta siedziba Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Chętni mogli wejść do sali tradycji imienia generała Zygmunta Jarosza oraz zapoznać się ze sprzętem, z którego na co dzień korzystają strażacy. Podoba nam się bardzo, co roku przychodzimy. Niby ta sama atrakcja, za każdym razem coś nowego odkrywamy. My się przestraszyliśmy, że taka jest brzydka, była dzisiaj brzydka pogoda, że nie wiem, nie wypali czy coś, ale bardzo fajny pomysł, że wszystko jest w środku. No i syn może skorzystać tutaj właśnie z tych wszystkich atrakcji. No i bardzo fajnie, że strażacy tak robią, bo i też można się dowiedzieć od nich ciekawych rzeczy. Mnóstwo atrakcji dla Radomian przygotowało również Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. U nas oczywiście otwarte wszystkie wystawy, przede wszystkim finisarz wystawy Żyć sztuką. I rzeczywiście jest bardzo dużo zainteresowanych. Jest wystawa Przemoc i rytuałów w Neolicie. Są wszystkie wystawy stałe, czyli przede wszystkim Jacek Malczewski 1854-1929. Tłumy odwiedziły również Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie chętni mogli zwiedzić zespół Zagród oraz wziąć udział w potańcówce na dechach przy muzyce wiejskich kapel z regionu radomskiego. Zagrały m.in. kapele Krzysztofa Rokicińskiego, braci Tarnowskich oraz Andrzeja Malika. Szersza relacja z potańcówki w radomskim skansenie dostępna jest w zakładce Kultura i Rozrywka na www.zebra.tv. Mamy jeszcze dla Państwa zaproszenie na piłkarski raport przygotowany przez kolegów z redakcji sportowej Zebra TV. Spójrzmy, co w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy na raport piłkarski telewizji Zebra. W tym wydaniu zajęliśmy się 2 meczami ligowymi Radomiaka, które zostały rozegrane w ubiegłym tygodniu. Oprócz tego wspomnimy o porażce broni Radom z rezerwami Legii Warszawa. Z naszą kamerą byliśmy na meczu Campeon PL Ligi Okręgowej pomiędzy Jodłą Jedlnia Letnisko a Prochem Pionki. Zapraszamy! Szanowni Państwo, nazywam się Sławomir Pietrzyk, prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Zapraszam serdecznie na raport piłkarski Zebra TV. Ten odcinek już teraz dostępny jest na naszej stronie internetowej, a więcej informacji sportowych już za chwilę w serwisie przygotowanym przez Łukasza Kościelniaka. Po nim również prognoza pogody. Do zobaczenia.
Radomiak Radom przegrał w sobotnie popołudnie z Olimpią Zambrów 1-2. Porażka to efekt prostych szkolnych błędów zawodników w bloku defensywnym. Po meczu zdziwienia ze straty punktów nie krył szkoleniowiec z Zielonych Werner Liczka. Kolejne ligowe starcie już w niedzielę o godzinie 18 w Tychach z miejscowym GKS-em. Rosa Radom wygrała w sobotę z Anwilem Włocławek 82-65 i wyrównała stan rywalizacji w fazie play-off na 1-1. Podopiecznych Wojciecha Kamińskiego czekają teraz dwa mecze we Włocławku, pierwszy już jutro. Transmisję z obydwu pojedynków na antenie Polsatu Sport News. Broń Radom poległa z rezerwami Legii Warszawa aż 1-4. Świetny występ w zespole wojskowych zanotował Jarosław Niezgoda, który zdobył aż 4 gole. Broń okazję do rehabilitacji będzie miała w środę, kiedy to na stadionie przy ulicy Narutowicza o godzinie 18 zmierzy się z Błękitnymi Raciąż. Sezon zakończyli piłkarze ręczni Uniwersytetu Radom. W sobotę przegrali na wyjeździe z Mazurem Sierpc 31-37 i ostatecznie zajęli 5. miejsce w tabeli. Podopieczni Mariusza Greli mogą żałować, bo pozycja gwarantująca grę w barażach o awans na zaplecze Ekstraklasy była na wyciągnięcie ręki. Wtorek w Radomiu pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach 13 stopni. W środę pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. W czwartek częściowo słonecznie, możliwe słabe opady deszczu i będzie cieplej. Termometry wskażą 21 stopni.